Witamy ponownie w Akademii Malowania Farbami Technos Oliwa. W kolejnym filmie zajmiemy się malowaniem jachtów i łodzi drewnianych. Warunki, jakie musimy zachować w czasie malowania, to temperatura powietrza plus 5 stopni. Dla niektórych wyrobów może być to nawet minus 10 stopni. Wilgotność względna do 80% oraz temperatura podłoża musi być co najmniej 3 stopnie powyżej temperatury punktu rosy. Osoba wykonująca prace malarskie powinna być ubrana w odpowiedni kombinezon ochronny, rękawice ochronne, maskę w zależności od wykonywanych prac z filtrem przeciwpyłowym klasy P1 lub filtrem wielogazowym z uwagi na złożoność rozpuszczalników stosowanych szczególnie w wyrobach chemoutwardzalnych oraz okulary ochronne. W pierwszej kolejności skupimy się na malowaniu części podwodnej jachtu drewnianego. Po slipowaniu jachtu po sezonie powinniśmy dokładnie umyć część podwodną, oczyścić ją z muszli, porostów i przygotować do dalszych prac. Po wyschnięciu części podwodnej jachtu lub łodzi sprawdzamy stan starej powłoki antyporostowej. W miejscach uszkodzonych lub niedokładnie przylegających szlifujemy aż do podłoża, pozostałą część szorstkujemy. Następnie odpylamy część podwodną, dokładnie wycieramy ściereczką i odcinamy część podwodną taśmą maskującą. Miejsca odsłoniętego podłoża części podwodnej jachtu zabezpieczamy farbą Uniwin Optimal. Po wyschnięciu farby Uniwin Optimal całą część podwodną malujemy farbą przeciwporostową VSE, minimum dwukrotnie. Po zakończeniu malowania części podwodnej zrywamy taśmy maskujące. Po 12 godzinach jacht możemy zwodować i rozpocząć eksploatację.